Letnie popołudnie. Idealna chwila na zabawę w Szukaj Gołębia. Dobra, George, koniec zabawy. Sprzątaj pokój. Pobawisz się z kompasem, kiedy posprzątasz. Kąpiel, George! Nie, w tym poidełku się nie zmieścisz. Musisz wejść do wanny. Dobra, pora myć zęby i iść do łóżka. Być małpą to najlepsza rzecz na świecie, ale za to gołębie nie muszą nikogo słuchać. George, posprzątaj pokój, wykąp się, umyj uszy i zęby, idź spać, wstawaj, zrób sobie śniadanie. George! Następnego ranka George postanowił żyć jak gołąb. Okazało się, że ptaki mają narząd do dziobania. Trudno nadążyć za gołębiami, gdy się nie ma skrzydeł. Gołębie nie muszą też czekać na zielone światło. George zgubił swoje stado. Żeby być gołębiem, trzeba latać. Być kotem zdawało się o wiele prostsze niż gołębiem. I to było życie. Gnioki nie musiała sprzątać swojego pokoju. No i koty myją się, kiedy chcą. I gdzie chcą. Kocie mycie się było w porządku. Tylko te włosy w buzi i obślinianie się. Być kotem też się George'owi nie podobało. Te zwierzęta nie musiały sprzątać w pokojach ani myć zębów. George pomyślał, że znajdzie takie, którym zostanie, jak kameleon. Umie bez wysiłku zmieniać kolor. To był słoneczny letni dzień. W taki dzień każdy ma ochotę kopać piłkę. A już na pewno George. Hej, coraz lepiej ci idzie. Musisz tylko stale trenować.
No jasne. Znasz takie powiedzenie, że praktyka czyni mistrza? O, George, lepiej już się zbieraj. Opiekujesz się dzisiaj frygą, tak? Szkoda, że nie da się pilnować psa i kopać piłki. Cześć, George. Jestem ci wdzięczna. Idę do fryzjera tylko na godzinę. Wzięłabym frygę ze sobą, ale niektóre osoby są uczulone. Jeśli chcesz, to możecie siedzieć w domu. Albo zostańcie na dworze. Fryga uwielbia nasz park. No dobrze. Na razie. Och, Betsy i Steve mówili, że raz czy dwa fryga im się wymknęła, więc bardzo na nią uważaj. Jeśli fryga tak bardzo lubi uciekać, George'owi nigdy nie uda się pobawić piłką. Chyba, że zrobi to tutaj. Może to nie park, ale miejsca nie brakowało. A co najlepsze, była też bramka. Niektóre psy nie rozumieją, że trening to nie zabawa. Pościg za frygą ze wszech miar się opłacił. Fryga już więcej nie ucieknie. Ulubioną zabawką George'a, kiedy był na wsi, była kolejka. Halo? O, cześć, Bill. Zjazd miłośników latawców się skończył. Będę wracał do domu pociągiem numer 7. Dobra. Czy wiesz, o której będzie tu na stacji? 7 przyjeżdża dokładnie o 15. Świetnie, do zobaczenia. Na razie. George, będę musiał pojechać na stację kolejową po Billa. Chcesz może jechać ze mną? Hey!
Na razie jest jeszcze za wcześnie. Zostało parę dobrych godzin. Zaraz ci to wytłumaczę. To jest pociąg, w który wsiądzie Bill. A to ty i ja. Nawet jeśli będziemy na stacji wcześniej, będziemy musieli czekać, aż pociąg Billa dojedzie stąd, tutaj. No dobrze. Pojedziemy na stację wcześniej, żebyś ją sobie obejrzał. Ekscytujące. George jeszcze nigdy nie był na stacji kolejowej. Dzień dobry. Jak się miewacie? Wybieracie się na wycieczkę? Ja zawsze wolę wypłynąć łódeczką. My nigdzie nie jedziemy. George chciał popatrzeć na pociągi. Ach tak. A może chcesz wejść na górę i zobaczyć kolejowe centrum dowodzenia? Obcy mogą wchodzić? Oczywiście. Mój brat jest zawiadowcą, a ja mu przyniosłem lunch. Cześć, Flint. Cześć, Clint. Poznaj proszę, to George, a to... A to jest pan w żółtym kapeluszu. Widuję pana w mieście czasami, bo rzuca się pan w oczy jak... Jak ktoś, kto rzuca się w oczy, bo jest na żółto. Tak, a tamta mała małpka chciała zobaczyć, jak jeżdżą prawdziwe pociągi. Ach tak? A ja jestem zawiadowcą stacji i widzę stąd wszystkie pociągi kursujące na trasie. Muszę mieć na oku każdy z nich, żeby jechały zgodnie z planem. Proszę, widzisz? Pociąg z numerem 1 powinien dojechać tu pierwszy. Numer 2, drugi. Numer 3, trzeci. I tak dalej. Dokładnie. Muszę dopilnować, żeby pociąg numer 1 wyprzedził dwójkę. Numer 2, przerzucam cię na lewy tor, żeby jedynka mogła przejechać. Dobrze, zrozumiałem. Wystarczy mały manewr i załatwione. George pilnie obserwował pracę pana zawiadowcy Flinta. Teraz jedynka pierwsza przyjedzie na stację. Widziałeś? Chodź za mną. A oto i jedynka. Jest tu na czas. Teraz już wszystko wiesz i możesz zawiadywać stacją. Zjemy coś? Nie, dzięki. Na wielką kolej północną robisz ze mnie balona? O, a ciebie co znowu ugryzło? O co ci chodzi? Twoja jest większa. Moja jest mniejsza po brzegach, jak coś, co jest mniejsze po brzegach. Przeciąłem każdą na pół, a połówka to połówka. Zaraz zrobię ci nową i sam zobaczysz, że się mylisz jak stąd do kolejnej stacji. Będzie pan sędzią dla porządku. Nie powinien pan pilnować porządku na torach? Niech się pan nie martwi, zawsze jem lunch na dworze. Gdyby coś się wydarzyło, odezwie się ten dzwonek. George może zostać. Tam nie ma czego zepsuć. Pamiętaj, żebyś mi był grzeczny. Prace w ogrodzie w słoneczny dzień oznaczały dla George'a jedno. Ziemia już trochę zmiękła. Dalej, George. Wykop głęboki dołek, żeby korzenie nam nie uschły. George był mistrzem kopania w ziemi. Tym razem zobaczył coś, czego nigdy nie widział. W tej ziemi coś żyło. Hej, hej, dokąd zabierasz tę dżownicę? George, już raz to przerabialiśmy, prawda? A żółw?
George dobrze pamiętał żółwia. To było, gdy pierwszy raz poszedł z Billem popływać w jeziorze Tusietonie. Do ciebie, George! Widzisz go? Włóż głowę do wody i popatrz. George nigdy wcześniej nie wkładał całej głowy do jeziora. Głowa weszła do jeziora, a jezioro weszło do głowy. George, nic ci nie jest? Wstrzymuj oddech, gdy wkładasz głowę do wody. O tak! No, to teraz ty. Świetnie! Widziałeś? Wymiastowi. Musisz mieć otwarte oczy, jeśli chcesz coś zobaczyć. Proszę, weź moją maskę. Dzięki niej woda nie wpada do oczu i łatwiej się patrzy pod wodą. Stary, zobaczysz, jak się zdziwisz. Tam na dole jest jak w zoo. Bill miał rację. Tam było tyle różnych stworzeń, że George czuł się jak w zoo. Tylko mokrym. Mówiłem ci? Świetnie, nie? One żyją tam, tak jak my żyjemy tutaj. Niektóre zwierzęta mogą oddychać w wodzie, tak jak my na lądzie. O, muszę rozwieźć gazety. Szukaj dalej, George. A jakby co, pan Kwint ci pomoże. Żółwie żyją na lądzie, tak jak ludzie i małpki. Czy wiedzą, że trzeba zatkać nos? George nie wiedział, a był pewien, że jest mądrzejszy od żółwia. George chciał nauczyć żółwia, jak zatkać nos palcami, lecz zauważył, że to nie dla żółwia, bo żółw nie ma palców. Ostrzegł więc żółwia, by dla własnego dobra nie wchodził do wody. George tak był zajęty dbaniem o bezpieczeństwo żółwia, że nie miał czasu szukać. Dlaczego żółw próbował wejść do wody? Wreszcie George zrozumiał. Żółw chciał się wykąpać. George miał zabawki na lato i zabawki na śnieg, ale nie miał zabawek na samo zimno. Nie było nawet ptaków do oglądania. Ale choćby najnudniejszy małpi dzień mogą uratować odwiedziny u króliczków. Klatka była pusta. Zdaje się, że króliczki uciekły. Co się stało, George? A, martwisz się o króliczki. A, spokojnie. Wziąłem je tu, żeby nie marzły. Cieszę się, że przyszedłeś. Jedziemy do mojej babci. Mogę cię prosić o jedną przysługę? George wiedział, że Bill poprosi go o zajęcie się króliczkami. Marzył o tym. George postanowił wybrać filmy, które lubią króliczki, grać w gry, w które wygrywają, pokazać im obrazki z króliczkami. Zabieram króliczki do babci. Będą tam mieszkać przez resztę zimy.
Jest za zimno, a w domu rodzice nie pozwalają mi ich trzymać. U babci będą mieć ciepłe miejsce na całą zimę. To mogę cię poprosić, żebyś codziennie wykładał orzechy i ziarna dla tej wiewiórki? Jeśli ziemia za bardzo zmarznie, wiewiórka może sama nie znaleźć niczego do jedzenia. Na razie, George! George przypomniał sobie, jak to było jeszcze niedawno. Dlaczego przez jakąś porę roku nie można było robić fajnych rzeczy? George nie zamierzał pozwolić, żeby zima popsuła mu... no, popsuła zimę. Chciał udowodnić, że zima nie przeszkodzi mu w robieniu tego, na co ma ochotę. Bardzo zimna woda może gwałtownie zmienić plany małpki. George, wróciłem i kupiłem nam to przepyszne kakao. Co robisz? Za bardzo zmarzłeś, więc moczysz stopy w gorącej wodzie. Kiedy na dworze jest za zimno na zabawę, gorące kakao przybywa z pomocą. Następny dzień zdawał się najzimniejszym w roku. Włóż szalik. Ale George nie godził się na to, by pogoda uniemożliwiała mu przyjemne spędzanie czasu. Ale przyjemnie. George wygrał. Bawił się tak, jakby zimy wcale nie było. Dla George'a to był idealny poranek. Jadł, czytał i nie miał nic lepszego do roboty. Było jednak coś, co powinien zrobić. George, chyba wczoraj obiecałeś, że posprzątasz pokój. Nie możesz zostawiać zabawek na wierzchu. Ktoś sobie coś zrobi. Miałem szczęście, że tu jest ściana. No, proszę, posprzątaj. Kiedy wrócę z pracy, spędzimy wieczór w ładnym, posprzątanym salonie. Dobra? Jeżdżenie na samochodzie wyglądało nieźle, poza końcowym wjechaniem w ścianę. Na jednym było świetnie. To jak dopiero będzie na dwóch? George musiał komuś pokazać swoje samochodobuty. George był bardzo ciekaw, jaką minę zrobi Serdel. Nie takiej miny się spodziewał.
Serdel nie chciał, żeby George pobrudził dłońmi czyste drzwi. George nie umiał zawrócić do domu. No nie wiem. Mamy tu za dużo wrotek. Co można zrobić, żeby ludzie zainteresowali się jazdą na wrotkach? A gdyby tak zareklamowała nasz sklep jeżdżąca na wrotkach u małpa? A gdzie my tu niby znajdziemy jeżdżącą na wrotkach małpę? Dostajesz od nas wrotki w prezencie. Za to możesz od czasu do czasu jeździć przed sklepem. Lepiej daj mu jeszcze drugą parę. Ma cztery nogi. Myślałem, że cztery ręce, ale zgoda. Dam mu dwie pary. Dobra, no to zobaczmy, co potrafisz. Może niech lepiej poćwiczy na zewnątrz. Tak, mam cię. Poćwicz sobie troszeczkę, kolego. Potem wróć. Dobra. Myślisz, że jeszcze go zobaczymy? Jeśli nie zaufasz małpie, to komu zaufasz? George'owi spodobały się wrotki. Tylko do czego służy to czarne? George pomyślał, że nawet Serdelowi spodobałyby się jego wrotki. Zwłaszcza, że teraz George umiał hamować. Pozwoli pani, że pomogę. Serdel, portiernia jest twoja. Małpa na kółkach nie wyglądała dobrze. Za to dumny, smukły jamnik na ładnych kółkach? George dobrze wiedział, co Serdel chce zrobić. Życie małpy w wielkim mieście pełne jest niezwykłych doświadczeń. Ale ma swoje minusy. Jej, dobrze by nam zrobiło wiejskie powietrze, co? Pan w żółtym kapeluszu świetnie wie, kiedy lepiej pojechać z małpką za miasto. Weź teraz głęboki wdech i napełnij płuca świeżym wiejskim powietrzem. Miło znów tu być, prawda? Możesz wypuścić świeże powietrze. Jest go tu więcej. Patrz, George. Bill postawił u siebie klatkę dla królików. Chcesz zobaczyć króliczki? I proszę. Dzień dobry, jest z panem George. Skąd wiedziałeś, że idziemy? Zgadłem. Wiecie, mam teraz króliki, zobaczcie. George nigdy wcześniej nie widział królika z bliska. Podobają ci się, George? Mają imiona? Jasne. Jest Puszek, Śnieżynek, Kasztanek, Kropek, Czarnouch, Kitek i Herbert Neninger. A to ich mama.
Chcesz pogłaskać? Którego? Kasztanka, Śnieżynka? Puszka. On jest super. Ale zanim pogłaszczesz króliczka, powiem ci kilka ważnych rzeczy. O nie! Teraz muszę porozwozić gazety. Niestety. Przyjdź jutro, pogłaszczesz wszystkie. Trudno. Będziesz musiał zaczekać do jutra. O, George nie mógł wytrzymać. Czekać cały dzień na głaskanie króliczków? Wychodzisz? Bądź grzeczny. George chciał dotrzymać króliczkom towarzystwa pod nieobecność Billa. Były takie spokojne, takie ciche, takie puszyste. Króliczki, króliczki. Bill się nie obrazi, jeśli George pogłaszcze jednego tylko raz i to bardzo, bardzo ostrożnie. Króliczki były takie spokojne i ciche i szybkie. Tak szybkie, że trudno je było dostrzec. A pogłaskać nie dało się ich wcale. No i do tego w ogóle nie chciały słuchać. Ich mama wiedziała, że ma zostać w klatce, ale George wolał więcej nie ryzykować. George postanowił sprawdzić, ile króliczków uciekło. Policzył ich miski. 7. Czyli musiał złapać jeszcze 7. Przynajmniej nie ucieknął mu z podwórka. Serdel był dumny z tego, że nic go nie rozproszy. Zawsze był skoncentrowany na pracy. Niezależnie od tego, co robił pan portier. No, a co się stało? Znów jesteś głodny? Winda przyjechała. Dzień dobry. Mamy piękną pogodę. Miłego dnia. Dzień dobry, Serdel. Świetnie, wiem, co sobie teraz pomyślałeś. Serdel pomyślał sobie, że skoro George wyszedł, miastu grozi zagłada. Albo gorzej, całkowity chaos. To na co mój głodomór miałby ochotę? Czytam ci w myślach, co? Im jamnik mądrzejszy, tym bardziej nikt go nie rozumie. George chciał pokazać panu w żółtym kapeluszu, gdzie ostatnio pracował. W kuchni mistrza spaghettiego. O, Giorgio był doskonałym pomocnikiem, a najlepiej to szło mu sprzątanie bałaganu. Tak, w tym akurat ma wprawę. O, przykro mi, ale dzisiaj nie mam dla ciebie w kuchni pracy. A, wiesz co? Mam jednego znajomego. To pan Szklany z drugiej strony miasta. Potrzebuje pomocy właśnie kogoś takiego jak ty. George, dziś nie mogę cię zabrać na drugą stronę miasta. Może kiedy indziej.
No to ja go mogę zabrać, o ile tylko pan się zgadza. No dobrze, wspaniale. Obiecujesz, że będziesz bardzo grzeczny? Tak. Chodzi o pracę w budynku mojego znajomego, w Szklanym Pałacu. Tak jak mówiłem, potrzebny mi ktoś do mycia okien, kto będzie pracował bardzo, 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 bardzo wysoko i nie będzie się bał. 6 razy bardzo. O, całkiem sporo razy bardzo. Ale wie pan co? Giorgio świetnie się wspina, bo jest małpą. Gratuluję ci. Okna mają być czyste do 2:15. Dasz radę? Tu masz potrzebne rzeczy. I fajną czapkę. Ale mycie okien to poważna praca. Poważnie podchodzisz do pracy. Podoba mi się to u małpy. I nie zwracaj uwagi na ludzi w środku. Nie bądź wścibski, bo to się źle skończy. George obiecał, że będzie grzeczny. Ale małpki mają słabą pamięć. Trudno było nie zaglądać do środka. Mimo to George skupiał się na pracy. Znalazła. Dzięki, małpko, zza okna. Wypatrywanie pana w żółtym kapeluszu było proste. Dla takiej bystrej małpki jak George. Nikt inny nie chodził cały na żółto. Cóż, prawie nikt. No i nareszcie jest. W dodatku z wielkim prezentem. George, jak się miewasz? Co dziś robiłeś? Dobrze się sprawowałeś? No to bardzo się cieszę. Nie, nie, zaczekaj, George. To nie jest prezent dla ciebie. Pani profesor ma dzisiaj urodziny. Musisz zaczekać, aż go sama otworzy. Dziś wieczorem na kolacji. Do kolacji jeszcze tyle godzin. Może da się podejrzeć. Jeśli naprawdę chcesz się czymś zająć, to chodź do kuchni. Proszę. Wyobraź sobie, że to prezent do rozwinięcia. A przy okazji bardzo mi pomożesz. Obieranie pomarańczy to nie to samo, co rozpakowywanie prezentu. Ale ciekawość zwyciężyła. Pod grubą skórką krył się soczysty miąższ. Skórka cebuli była cienka jak papier. Ale środek nie pachniał jak prezent. Nic dziwnego, że ser był tak dobrze opakowany. Nie wyglądał jak cebula, ale zapach miał równie okropny. Co za śmierdziel! Zawartość pudełka na pewno ładnie pachnie, prawda?
George, obierzesz dla mnie jedno jabłko? To co innego. Jabłko pięknie pachniało. O! George, kiedy obierzesz jabłko, nie ruszaj reszty owoców. Kupiłem je specjalnie dla pani profesor Mądralskiej na urodziny. George, mógłbyś odebrać moje spodnie? Robili mi drobne przeróbki w sklepie. Spokojnie, nie otworzymy go bez ciebie. Usiądź sobie, za chwileczkę przyniosę ci spodnie. Pan w żółtym kapeluszu miał rację. George już niemal zupełnie zapomniał o... pięknie zapakowanym pudełku z prezentem. Nic do jedzenia, nic do wąchania, nic. George nie mógł zrozumieć, po co zawijać w papier puste pudełka. Chyba jeszcze nigdy nie byłem taki dumny ze swojej wystawy. To nie jest taka zwykła wystawa. To cała anegdota, co zostaje po urodzinach. Świetnie, wspaniale. No cóż, więc ja dziękuję. Zabawne. Banan jedzie samochodem. A, to ja. To dla mnie zaszczyt, że jestem tematem tak pięknego dzieła sztuki. A wiesz, gdzie jest miejsce pięknych dzieł sztuki? Oczywiście na lodówce. Będzie nam tylko potrzebny magnes. Zaczekaj, wiem, że tu gdzieś miałem magnes. No cóż, mamy tylko taki. Ha, racja. Twój rysunek zasługuje na lepszy. No to mamy zadanie. Kupić świetne magnesy do powieszenia rysunku. George, uważaj! Nie bójaj się na lodówce. Tak, dobra. Dwa zadania. Magnesy i rączka do lodówki. Dzień dobry, pani profesor. Cześć, chłopaki. Jejku, źle trafiliście. To powinno wisieć w Muzeum Sztuki. Przyszliśmy kupić ładne magnesy, żeby powiesić rysunek na lodówce. No, skoro tu jesteś, obejrzysz nasze nowe magnetorium? Tak. To było do George'a. George chciał szybko wrócić do domu i powiesić rysunek. Ale był też ciekawski. Witam was w magnetorium. Magnetyzm to chyba moja ulubiona niewidzialna siła. George wiedział, że mógłby tu spędzić cały dzień, ale mieli zadanie. Wrócimy kiedy indziej i pobawimy się tym. Zanim pójdziecie, spróbuj dotknąć tym magnesem tyłu samochodu.
teraz spróbuj dotknąć przodu. Nie wszystko jest magnetyczne, tylko niektóre metale. George, popatrz na to! Widzisz? To nie jest magnes. Ale wszystko, co magnes przyciąga, można namagnesować, pocierając o magnes w ten sposób. W jedną stronę. To jest takie niesamowite. O, prawie o tym zapomniałam. A jak działa ten przedmiot? To? Blacha do pizzy, którą pożyczałam. Teraz ją oddaję. Dziękuję. George nadal chciał kupić małe magnesy i wrócić do domu. Ale najpierw chciał się dowiedzieć, co jeszcze magnes przyciąga w muzeum. Szkielet dinozaura? Nie. Kamiennego mrówkojada? A-a. Zbroje? Tak, i to bardzo. O, jest! George? Trzymam, a pan niech go odciągnie. George, noga! Zbroja! No dobrze, chyba najwyższy czas na oddanie dużego magnesu, George. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić George'a do kąpieli. Piana i rechotek. Najlepsza plastikowa żaba na świecie, która w dodatku umiała robić bąbelki. Bez nich kąpiel nie byłaby kąpielą. Ciekawy jestem, do czego jest ten pilot. O, George! Znalazłem twoją łódkę. W zamrażalniku. Gdybyś trochę bardziej pilnował swoich zabawek, nie gubiłbyś ich bez przerwy. Chcesz iść ze mną do parku? Cieszysz się, że łódka się znalazła? George? Fryga też chciała się bawić w błocie. Słuchaj, George, a może pójdziemy do domu coś przegryźć? Tylko wytrzyj się najpierw trochę, bo jesteś brudny. Widzę, że to będzie trwało cały dzień. Chodź, umyjesz się w domu. No dobrze, George. Kanapki... gotowe?
Zanim siądziesz do stołu, musisz się umyć. Idź do łazienki, a ja zaczekam. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić George'a do kąpieli. Piana i... Żaba rechotek. George nie mógł go znaleźć. George, czemu to tyle trwa? Później tutaj posprzątasz. Najpierw umyjesz się sam i wreszcie zjemy lunch. No, wskakuj. Rozumiem. Chcesz, żeby cię wrzucić do wody z pluskiem, tak? Dobra. No to już płyń po oceanach. Nie łaskocz mnie. Tak, ja wiem, że już dzisiaj się kąpałeś, ale jesteś cały w błocie. George, a widziałeś tę pianę? Patrz. Nie było mowy o kąpieli bez rechotka. Gdzie on się podział? George. George nie chciał się przyznać, że znowu zgubił zabawkę. Na pewno zaraz ją znajdzie. George! George, nie chcesz się wykąpać? A wieczorem się wykąpiesz? Nie wiesz tego. A jutro? Nigdy? A, okropnie się utytłałeś i wszędzie zostawiasz ślady. No dobra, George. Nie będę cię zmuszał do kąpieli, ale może umyjemy twoją ciężarówkę. Nie przeszkadza ci, że ja w tym czasie wypucuję samochód? George uwielbiał robić pianę. Nie potrzebował do tego wanny. Wystarczyło wiadro i trochę mydła. Mydlane bańki były lekkie i lśniące i tańczyły w powietrzu. Ale George przypomniał sobie o rechotku. Ha, świetnie! Czyściutki! Gotowe! Dzień dobry! George, jak ładnie wyglądasz! No cóż, z jednej strony wyglądasz ładnie. Chyba przyda ci się szybka kąpiel. No właśnie, ale nie mogę go skłonić do kąpieli. Nie wiem, co robić. Może George jest za duży na kąpiel w pianie? Oczywiście. No jasne. Moja małpka tak szybko rośnie. Właśnie przyszło mi coś do głowy. No chodź, George, do domu. O, dziękuję pani profesor. Jest pani genialna. No tak, wiem. Chyba rozumiem, dlaczego nie chcesz się więcej kąpać. I zgadzam się, od tej pory zamiast się kąpać, będziesz brał prysznic. Teraz już możesz odkręcić wodę. George. Dobra. Ani kąpiel, ani prysznic.
Wyjdę się trochę przejść i spróbuję o tym nie myśleć przez jakiś czas. To wcale nie takie łatwe przestać o czymś myśleć. Bańki. Może rechotek był gdzieś niedaleko. Cześć, Betsy. Cześć, Steve. Dzień dobry. Betsy umiała puszczać bańki, ale nie była zieloną żabką. Fryga! Hej, George, chodź mi pomóż. Tak, pomóż Steve'owi. On ma mydło i wodę, i bańki, i mydło. Super, możesz na przykład puszczać bańki, żeby przyciągnąć klientów. George uznał, że trójkątny przyrząd był zepsuty. Ale kwadratowy na pewno się sprawdzi. Na początku też byłam trochę zawiedziona. Nieważne, którego przyrządu użyjesz, zawsze wychodzą okrągłe. Z każdą mydlaną bańką George bardziej tęsknił za rechotkiem. Fryga! Gdzieś ty się tak ubrudziła? Hej, George, chodź mi pomóż. Umyjesz piłkę Frygi? A może przy okazji sam się trochę opluskasz? No przecież. Był park, i błoto, i Fryga. O, nie, nie, ona jest cała w błocie. George, zaczekaj. Dobra, spotkamy się w domu. Ledwo zipię. A po co ten cały wyścig? George, czy ja dobrze widzę? No super, to wspaniale. Ja... Rety, naprawdę nic z tego nie rozumiem. Kąpiel nie byłaby kąpielą bez rechotka i piany. Tyle świeżego śniegu, który aż się prosił, żeby się nim bawić, ale był za głęboki. Cześć, George. Pewnie miastowy nigdy wcześniej nie widział nart biegowych, co? Świetnie się na nich przemieszcza po głębokim śniegu. Mogę ci oddać swoje stare biegówki. Pojeździłbyś ze mną? Było świetnie. George wyglądał na nartach jak małpka na nartach. Poradzisz sobie z tym wzgórzem? Na nartach George mógł wejść wszędzie, gdzie był śnieg. Tak mu się zdawało. Na stromy stok nie możesz wchodzić na wprost, George. Wchodzisz za kosami. Gdy staniesz, ustaw narty pod kątem. To nie zsuniesz się z powrotem. Bardzo dobrze.
O to właśnie chodzi. Z góry rozciągał się wspaniały widok. George widział domy i gospodarstwa. Tam był jego dom. Wtedy pomyślał, że lepiej wrócić do domu. Pan robił ostatnie kakao. A nikt nie może się oprzeć pociągającej mocy kakao. Nawet pan w żółtym kapeluszu. Ciekawe, co to za dźwięk. Rozejrzę się szybko po okolicy. Zaczekaj! Nie wyglądało to dobrze. Coraz bardziej oddalał się od domu. Co wydawało ten dźwięk? Teraz jadę do domu. Baw się dobrze! Przynajmniej stąd jechało się w dół. George pomyślał, że zaraz będzie w domu. Na pewno da się złapać tę nartę. Lepiej mieć jedną nartę niż żadnej. To było świetne! Bez nart George nie mógł wrócić do domu przez tak głęboki śnieg. Podobają mu się nasze rakiety śnieżne. Chyba chce pożyczyć rakiety, żeby dojść do tamtego domu. Zapewne tam mieszka. Ja mu dam rakiety. A jak wrócisz do domu? Bez rakiet po śniegu nie przejdziesz. To pociągnijmy go na sankach. Nie, mama się będzie martwić. Jest już późno. Nie możemy go tu tak zostawić. To może najpierw my wróćmy do domu, a potem dasz małpie swoje rakiety. Mieszkamy po drugiej stronie wzgórza. Właśnie pokład. Znowu słychać ten dziwny dźwięk. To pewnie jakieś inne dzieci jeżdżą na sankach gdzieś w okolicy. Na miejsca? Gotowi? Start! Można było dać tej małpce rakiety na szczycie pagórka. Teraz będzie musiała wspiąć się tam z powrotem. Nie mogę myśleć o wszystkim. Wielka szkoda, że nie wpadłaś na to na szczycie pagórka. Przepraszam, małpko. Na razie. Cześć, małpko. Dopiero wchodząc drugi raz na wzgórze, George zdał sobie sprawę, jak bardzo jest zmarznięty i zmęczony. Sił dodawała mu tylko myśl o pysznym kakao. George już wiedział, kto wydaje ten dźwięk. To zmarznięta, zagubiona świnka. George był prawie na szczycie, a świnka była między drzewami. Nie wiedział, czy zdoła jej pomóc. Nie możemy go tu tak zostawić.
George zastanawiał się, jak świnka mogła się zapuścić na wzgórze. A co ważniejsze, jak zabierze teraz świnkę na dół? Potrzebne im były sanie. Wszędzie rozpoznałbym ten kwik. To mały Mike. Wymknął się wieczorem, nim spadł śnieg. Mike nigdy wcześniej nie widział śniegu. Musiał być zupełnie zdezorientowany. Dzięki, George. Zastanawiałem się, czemu tak długo nie wracasz. W domu czeka na ciebie filiżanka kakao. No to na razie. Dobra, do widzenia. Narty, sanki, ratowanie zaginionej świnki, a na końcu kakao. To był idealny małpi dzień.